Emocjonalny ład. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry też mojemu gościowi, Kasia Remin z Kampanii Przeciw Homofobii, która kieruje projektami zmiany społecznej. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. Bardzo się cieszę z zaproszenia i cieszę się, że mogę tu być. Ja też się bardzo cieszę, bo lubię poruszać tematy, które są nasze wspólne, a są trudne. Budzą dużo emocji i tak jak powiedziałam wcześniej, gdy Dagmara mnie zaprosiła, żebym powiedziała, o czym dzisiaj będziemy mówić. Emocjonalny ład to też jest radzenie sobie właśnie z takimi rzeczami, które budzą różne emocje, otwierają jakieś worki przedziwne, ale też uczą, jak z tym się układać i uczą, jak z tym żyć. Ja jestem niezmiernie rada z twojej wizyty i najpierw bym cię chciała, Kasiu, popytać o to, skoro kierujesz pionem zmiany społecznej w kampanii przeciw homofobii, co to jest za pion, czym on się zajmuje? Jak sama nazwa wskazuje. Znaczy, zajmujemy się zmienianiem postaw ludzi w takim bardzo szerokim ujęciu. W przeciwieństwie do pionu, który zajmuje się zmianami prawnymi na przykład, albo zmianami instytucjonalnymi, my pozyskujemy celebrytów jako sojuszników i sojuszniczki, którzy mówią o swoim wsparciu. My budujemy ruch rodziców jako takich najbardziej najbliższych, najbardziej naturalnych sojuszników i sojuszniczki osób LGBT, czyli lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych. Ten skrót jest po prostu bardzo praktyczny. Tak jest. I prowadzimy w pionie kampanie społeczne, które tak nam się poszczęściło przez ostatnie kilka lat, albo tak nam się udało zrobić, że odbiły się bardzo szerokim echem w opinii publicznej. Nie jestem skłonna powiedzieć, że wam się udało. Ja mam wrażenie, że włożyliście w to gigantyczną pracę. Ja jakoś bardzo żywo sama reagowałam na te kampanie, które wspominam. Kampanie z udziałem rzeczywiście znanych osób, znanych rodziców. Taką, nie pamiętam, ile lat temu ona była? To było 2013. Czyli już 5 lat. A jakiś czas potem była kampania Przekażmy sobie znak pokoju. 2016. Otóż to. Bardzo ważne w moim odczuciu działania społeczne, które o których dzisiaj też bym chciała troszkę z tobą porozmawiać. No może nawet nie troszkę, tylko po prostu porozmawiać. To tak historycznie, zacznijmy od tej kampanii z rodzicami. Ona się nazywała? Rodzice, odważcie się mówić. Rodzice, odważcie się mówić. Świetna nazwa. Wtedy to naprawdę była olbrzymia odwaga. Olbrzymia odwaga stanąć po prostu na plakacie albo stanąć przed kamerą telewizyjną, radio i powiedzieć: mój syn, moja córka, ja wspieram i ja szanuję. I tutaj też wielki ukłon w stosunku do agencji, która nam znalazła i formę wizualną, i to hasło, rodzice, odważcie się mówić, agencja Low, która z jakimś takim niezmiernym wyczuciem ujęła to, co nam chodziło, w taką ramę, bo hasłem na plakacie było też, mieliśmy trzy hasła. Mhm. Moja córka nauczyła mnie odwagi, mama lesbijki, mój syn nauczył mnie, jak ważne jest być sobą, ojciec geja, i nasza córka nauczyła nas mówić otwarcie. Mhm. I to ujęcie, wydaje mi się, że sprawiło, że osoby, że ludzie, że rodzice w Polsce tak bardzo mocno na to reagowali, bo też pokazywało taki szacunek do dziecka. Moje dziecko mnie czegoś nauczyło. No ale otwierało też zaklęty temat pod tytułem: to dziecko się skądś wzięło i żyje w jakimś środowisku również rodzinnym. I okazywało się, myślę, że dla wielu wtedy dopiero, jak złożona jest ta historia i z czym tak naprawdę mierzą się nie tylko same osoby LGBT, ale właśnie również ich rodzice. Kasiu, jak to się stało, że powstał projekt, kampania Rodzice, odważcie się mówić? Jak do tego doszło? Wiesz, to w dużej mierze była moja inicjatywa wspólnie z kolegą, a ja jestem sojuszniczką. W związku z tym mam trochę takie spojrzenie z boku i nie mam za sobą takiej historii, którą ma wiele osób, jak to ciężko jest w ogóle akceptację w rodzinie, u rodziców.
Więc mnie jakoś tak w pewnym momencie zaczęło bardzo dziwić, ale gdzie są ci rodzice? To znaczy, jeżeli jest tyle obrażania i są pobicia, dlaczego ja nie słyszę głosów rodziców, których głos byłby może najbardziej donośny i ważny dla większości społeczeństwa? No i wymyśliliśmy, że chcemy zrobić kampanię z rodzicami, nie zdając sobie zupełnie sprawy z tego, jak trudno będzie osoby pozyskać. Po prostu z takiej naiwności trochę, bo ja wtedy nie wiedziałam, jak bardzo rodzice sami są często zastraszeni, w ukryciu, wyizolowani, więc pozyskanie... Jakich pozyskiwaliście? Telefony do osób znajomych, ktoś gdzieś słyszał, że w jakimś mieście gdzieś na drugim końcu jest jakaś mama, która wspiera, znajomych, rozmowy, gdziekolwiek byłam, gdziekolwiek byliśmy, mówiliśmy. Czyli to, rozpuszczone wici po prostu. Rozpuszczone wici, tak. Mhm. To było chyba największe wyzwanie pozyskać taką grupę rodziców, a wtedy już zrozumieliśmy, że musimy stworzyć coś, żeby ich wesprzeć przed wystąpieniem publicznym i stworzyliśmy cykl warsztatów, które miały ich przygotować do wystąpień publicznych, które nazywaliśmy Akademia Zaangażowanego Rodzica. A czy oni się od razu godzili na udział w tych warsztatach? Powiedzieliśmy, że zapraszamy na warsztaty, a to, kto się potem zgodzi, się okaże. Nie było żadnego zobowiązania. A na warsztaty przychodzili chętnie? Tak, wtedy znaleźliśmy 10 osób. To było maks, na co, co udało się. No, ale to już jest liczba w takiej sytuacji. Tak, ale dzisiaj już jest 18 i musimy osoby, bo to trwa, ten projekt ciągle trwa. To o nim jeszcze będziemy mówić. Tak, skupiamy się na początku. Więc wracając do kampanii, wiadomo było, że robimy te warsztaty po to, żeby ta kampania mogła się odbyć, ale to nie jest warunkiem. No i jedną z takich osób, która nam zapewniła taki bardzo duży rozgłos, było dwóch bardzo znanych aktorów. Tak, to jest. Był pan Władysław Kowalski, jako ta osoba, która była na plakacie. Pamiętam. Która, no, jego twarz dla wielu pokoleń Polaków, jest bardzo, myślę, charakterystyczna. Tak, jest kojarzona z takim ciepłym. Aktor. Tak jest. I był jeszcze drugi znany aktor. Tak jest. Mirosław Strojewicz. Tak jest. Ruch. Też bardzo znany. Też bardzo znany, troszkę dla innego pokolenia. Tak. Ale bardzo charakterystyczny. I udział tych dwóch panów po prostu zapewnił nam rozgłos, zainteresowanie mediów. Była cała fala wywiadów, audycji telewizyjnych, artykułów. Ta kampania naprawdę odbiła się bardzo szerokim echem. Byli pytani o to posłowie. Myślę, że ta słynna wypowiedź prezydenta Wałęsy, też wiem o tym, była też jakby pokłosiem tej akcji. Pan Władysław Kowalski wcale nie od razu się zgodził. To jest piękna historia. Bardzo cię proszę, opowiedz o niej. Tak, więc ja byłam zakolegowana z synem pana Władysława od jakiegoś czasu. Zawsze go podpytywałam o ojca, bo zawsze mnie ciekawiła jego interes. Znaczy, po prostu miałam dużo serca do tego aktora. I w momencie, kiedy dostałam od syna numer telefonu i poprosiłam o spotkanie, i na spotkaniu zamówiliśmy kawę, ja powiedziałam, z czym przychodzę, pan Władysław powiedział nie. Ja jestem aktorem, nie jestem działaczem społecznym. Więc ja jakby zrezygnowałam z rozmowy, zaczęliśmy rozmawiać o czymś innym, piliśmy kawę, no i po godzinie... Rozmów o czym innym, tak? Godzina rozmów o czym innym. Godzina rozmowy o filmach, o Holohauście, o filmie Pokłosie. Aha. I ja, znaczy myślę, że pan Władysław miał czas przez tą godzinę sobie samemu przemyśleć, ale ja też, że wiem, jestem przekonana o tym, że jedno zdanie, które powiedziałam, mogło mieć jakiś wpływ, mianowicie ja powiedziałam mu o wizycie ojca ze Stanów Zjednoczonych, w którym zamordowano syna Geja jakiś czas temu, jak on naszej grupie rodziców powiedział: twoje dziecko będzie dopiero wtedy wiedzieć, że je naprawdę akceptujesz, jeśli powiesisz zdjęcie jego z partnerem albo jej z partnerką na ścianie w swoim salonie, obok zdjęcia heteroseksualnego dziecka z partnerem i partnerką. Mm-hmm. To znaczy, to, że wychodzisz publicznie, jest takim prawdziwym sygnałem. I, no i po godzinie pan Władysław powiedział tak. I potem już... I tak to poszło. I tak to poszło. Ale ta historia ma też domknięcie, jeśli chodzi o jego osobę, bo pan Władysław umarł. I był pewien dalszy ciąg twojego z nim, specyficznie dalszego ciągu kontaktu. Tak, i pomimo, że ta moja osobista znajomość z nim była naprawdę bardzo krótka, po śmierci zadzwonił do mnie jego syn z prośbą, żebym powiedziała parę słów na pogrzebie.
Mhm. I fakt, że rodzina pana Władysława chciała, żeby ta kampania, wspomnienie o tej kampanii zaistniało w momencie, kiedy się żegnamy z nim, świadczył dla mnie też o tym, jak ważne to było wydarzenie dla pana Władysława, dla rodziny, i było czymś niezmiernie poruszającym i wielkim przeżyciem. Jestem jakoś też ogromnie wdzięczna za to, że miałam okazję przejść przez, nazwijmy to proces, ten proces z panem Władysławem. Tak. Ja też jestem ci za to ogromnie wdzięczna, bo należę do osób kochających bardzo jego jako aktora, jako postać w ogóle. Jest jeszcze więcej takich historii w tym, o czym będziemy dzisiaj dalej mówiły. Bardzo jestem ciekawa tego, co było w jakimś sensie pokłosiem kampanii. Rodzice, odważcie się mówić. Rodzice, odważcie się mówić. Przepraszam, nie zapamiętałam ciągle tej nazwy dobrze. I mówiłaś wcześniej, Kasia, że warsztaty dla rodziców odbyły się przed tą kampanią, ale te warsztaty już w tym roku miały swoją 7. edycję, jak słyszałam. Bardzo jestem ciekawa, jaki jest cel tych warsztatów? No, celem kampanii przeciw homofobii jest zebranie rodziców, którzy będą się wypowiadać na rzecz pełnej akceptacji osób LGBT. Ale na warsztaty zapraszamy, to nie jest warunek przystąpienia do warsztatów. To jest nasz cel, ale to nie jest tak, że każdy potem musi się wypowiadać, bo są osoby, którym to jest bliższe, a są osoby, które się jakby w tym nie odnajdują, a są osoby, które na przykład na początku myślą, że nie, absolutnie to nie jest moje, a potem się bardzo angażują. To są bardzo różne historie i to jest rzecz zupełnie otwarta. W jaki sposób oni trafiają na te warsztaty? Jak to się może stać? Z roku na rok ta rekrutacja jest coraz łatwiejsza. W zeszłym roku już było tak, że już nie mogliśmy wszystkich przyjąć osób chętnych. My ogłaszamy po prostu na naszych mediach społecznościowych i zaprzyjaźnionych organizacji i NGO.pl i queer.pl na różnych stronach ogłaszamy, że przystępujemy do kolejnej edycji i osoby wypełniają formularz, no normalna procedura. Okej, rozumiem. Ja odbywam z nimi rozmowy krótkie, żeby się przekonać i żeby zobaczyć, jak tą grupę dobrać. I ty, jak rozumiem, koordynujesz te warsztaty? Ja je koordynuję, teraz będzie o mnie. Ja je koordynuję, ja wymyśliłam program, ja jestem na każdym warsztacie, ja współprowadzę jako każdy warsztat jako taka osoba od procesu grupowego. Ja dbam o to, żeby o kontakt między grupą rodziców a kampanią przeciw homofobii. Rodzice mówią do mnie: matko nasza i ojcze nasz. Cykl warsztatów obejmuje 6 weekendów. Tak, to jest 6 weekendów rozrzuconych na 8 miesięcy. Mhm. Więc też jest czas pomiędzy, który bardzo pracuje, bo rodzice się oczywiście natychmiast zaczynają ze sobą kontaktować, urządzają sobie wspólne wyjazdy. Oni się tak bardzo potrzebują, jak tylko po prostu się spotkają, to nagle się po prostu bardzo wiele z tych osób nigdy nie ma możliwości porozmawiania tak szczerze i otwarcie na temat swoich dzieci, jak z osobami, które mają dzieci w takiej sytuacji. Podobną tożsamością. Tak jest. Ty mówisz, że jesteś na każdym warsztacie, bo zajmujesz się procesem grupowym, czyli mówiąc pokrótce, tym, co się dzieje relacyjnie pomiędzy ludźmi uczestniczącymi, to tak w dużym uproszczeniu, ale oprócz ciebie na każdym warsztacie jest jakiś specjalista. Jest druga osoba, która jest ekspertem, ekspertką od danego tematu i to może być wiedza o homoseksualności i o transpłciowości. To są warsztaty antydyskryminacyjne, które mówią o stereotypach, o uprzedzeniach, o mechanizmach dyskryminacji, o stresie mniejszościowym, który jest dla tych osób bardzo, bardzo ważny, bo po prostu wszyscy, nie tylko ich dzieci, ale też oni sami ich są przez to dotknięci. Trochę mówimy o regulacjach prawnych, trochę umiejętności komunikacyjnych, kontakty z mediami, udzielania wywiadów. To jest taki dosyć szeroko zakrojony znakomity program. Ale clue tego wszystkiego dzieje się poza nami. To znaczy, ten proces emancypacji, wyzwalania się i takiego otwierania się następuje przede wszystkim przez to, że rodzice mają grupę,
My ogłaszamy, to nie jest grupa wsparcia, ale ona i tak zawsze automatycznie się robi grupą wsparcia. Musi mieć taką funkcję, oczywiście. I bardzo ważnym elementem jest taka rundka, gdzie każdy opowiada, co się wydarzyło od zeszłego warsztatu w kwestii homofobii, w kwestii dzieci. Osoby mają szansę posłuchać, co się u innych wydarza, jak inni sobie dają radę, co dobrego przyniosło jakieś, na przykład powiedziałam mojej mamie, jestem szczęśliwa, mama. No bo to jest nie tylko to, że dzieci przed coming out przed rodzicami, ale potem jeszcze ci rodzice przez lata się szykują do coming outu przed własnymi rodzicami. Znaczy, albo w środowisku zawodowym na przykład, albo prawda? W środowisku, tak, ale powiedzieć rodzicom to jest zawsze... Dziadkom, tak? Tak, dziadkom to jest zawsze duże wyzwanie. Mhm. Czyli fakt, że są taką społecznością, że zawiązują się relacje między nimi, bardzo mocno tworzy po prostu społeczność, tak? Że oni w związku z tym budują już własne kontakty, nawet wtedy, kiedy warsztaty się kończą. Warsztaty się kończą, oni się dalej spotykają, oni od lat już sobie robią własne spotkania, na które są wszyscy zaproszeni, wszystkie roczniki w Łodzi, teraz będzie chyba piąte. Powstało stowarzyszenie, w tym roku zostało zarejestrowane stowarzyszenie My Rodzice. Członków założycieli było 30. Teraz mieliśmy właśnie zakończyliśmy w ten weekend taki kurs zaawansowany, zrobiony dla tych właśnie rodziców, absolwentów, po to, żeby ich wesprzeć w rozwijaniu Stowarzyszenia My Rodzice. Rozmawiamy wciąż o rodzicach, którzy trafiają do Akademii Zaangażowanego Rodzica. Bardzo jest dla mnie cenne, Kasia, żebyś powiedziała o tym, jak to jest? Z czym przychodzą ci rodzice, którzy decydują się na udział w warsztatach współprowadzonych przez ciebie? Jakbyś nam tutaj zrobiła taką fotografię, jak wyglądają, jak się zachowują, o czym mówią rodzice na starcie? No przede wszystkim rodzice przychodzą z bardzo, bardzo różnym stażem wiedzy o tym, że mają dziecko homoseksualne albo teraz transpłciowe też. Są tacy, którzy wiedzą od 10 lat i wtedy oni często mówią, spoko, akceptacja pełna, wspieram, bo w zeszłym roku była mama, która odpowiedziała w formularzu zgłoszeniowym na pytanie, od kiedy wiesz, napisała od wczoraj. I to jest zupełnie niebywałe, że już mamy taki stan wiedzy, że osoba, która się dowiaduje, jest w stanie sięgnąć do kampanii przeciw homofobii. Natychmiast. To też jest tak. Dla nas jako organizacja wyrazem jakiegoś takiego wielkiego zaufania i uznania. Przychodzą na bardzo różnych etapach akceptacji. Przychodzą z bardzo różnym kłębkiem stresu, lęku, przerażenia, czasami wręcz uczuć trudnych pod tytułem nie potrafię sobie z tym poradzić. Pierwszy zjazd jest bardzo są potrzebne chusteczki higieniczne. No tak, po prostu jest bardzo dużo łez. Nawet od takich osób, które akceptują, ale też wspomnienia tego, bo mówimy o coming outie dziecka, więc wspomnienia tych sytuacji, kiedy tą wiadomość otrzymali, bywają bardzo trudne. I to się wszystko... Ale też bardzo ważne jest w tym warsztacie to, że te osoby są na bardzo różnych etapach, bo każdy się może w drugiej osobie jakoś przejrzeć, coś ze swojej drogi przypomnieć, coś inaczej zobaczyć. Ci, którzy akceptują, mogą pokazywać, którzy mniej akceptują, widzą, że ta droga jest do przejścia. No bo warsztaty jako formuła edukacyjna generalnie ich olbrzymią wartością jest to, że ludzie się wymieniają doświadczeniami. To jest takie obiegowe powiedzenie. I teraz to, o czym mówisz, to jest właśnie to, tak, że ludzie na różnych etapach akceptacji tego procesu mogą sobie służyć wzajemnie. Służą sobie wzajemnie i wymieniają się, ale też dostrzegają własną historię w innym świetle. Na pierwszych warsztatach robimy taką rzecz, taką pracę, która pozwala zobaczyć swoją własną indywidualną historię, która była do tej pory historią, nie wiem, czasami dla niektórych nawet nieszczęściem mojej rodziny. Dla niektórych niestety tak jest, a moim dzieckiem, i moją rodziną, i moją trudnością pozwala to zobaczyć w kontekście innej historii. Się okazuje, że bardzo wiele elementów się powtarza. Są indywidualne, ale jest bardzo wiele wspólnych. I stąd już jest nieduży krok do takiego wniosku, że to ma coś wspólnego z grupą społeczną, że to są mechanizmy społeczne, które działają, że my podlegamy homofobii.
Mówiąc i ta homofobia, wprost. Mówiąc wprost, czyli niechęci, wrogości, unikania osób homoseksualnych. Separowania się. Separowania się i że to nam bardzo dużo robi, że to nam czasami nawet niszczy relacje z dziećmi, z partnerem, partnerką, że to po prostu, no homofobia niestety, ale wyniszcza też rodziny po prostu. Nie tylko same osoby LGBT, ale po prostu rodziny. Tak, bo relacje stają się bardzo trudne, bo powstaje jakiś mur niedomówień, unikania i trudno jest i takim... Teraz przejdę do tego, co cudownego się dzieje. Dobra. Ponieważ rodzice po jakimś czasie, każdy po jakimś swoim, naprawdę widać zmianę, która się dzieje na naszych oczach, na tych warsztatach. No właśnie, ty mówisz, że ty uwierzyłaś w możliwość zmiany społecznej, widząc, co się w ciągu 8 miesięcy potrafi zadziać z taką grupą rodziców. Absolutnie. A jeszcze jak poczekać 2 lata, bo mamy też takich rodziców, to ten proces się ciągnie i postępuje i pogłębia. I teraz była taka sytuacja, postaram się w skrócie to opowiedzieć. Mama, która do tej pory się nie wypowiadała publicznie, nagle pod taką bardzo, w takiej bardzo sytuacji bardzo dużej presji był zakaz marszu w Lublinie i ona powiedziała na konferencji prasowej: tak, jestem matką, jestem nauczycielką, wspieram, wychowałam syna, wszyscy chwalili, zbierał same dyplomy, był najcudowniejszy, a potem się nagle okazuje, że co? Że on jest jakimś, już nie będę wymieniać słów. I ten syn, i teraz ta mama mi opowiada, jak bardzo to po tylu latach, chociaż oni wiedzą od lat kilkunastu, zmieniło nagle relacje między synem a nią. Jak nagle runął nawet po tylu latach jakiś mur, jak te relacje się stały bliższe, bardziej naturalne i jak wiele to dla jej syna znaczyło. Ci rodzice, jak mówisz, zyskują jakąś nową energię. Czym się to objawia? Ja jeszcze może o jednej rzeczy powiem, zanim o tej energii, to powiem o poczuciu winy. Rodzice przychodzą bardzo często z ogromnym poczuciem winy. Jezus, co ja źle zrobiłam? Jak ja źle wychowywałam? To moja wina. To moja wina. No, jest to wtłaczane i było o tym wiele lat mowa, więc przychodzą z czymś takim i z tego dosyć szybko, znaczy my dużo jakby dajemy materiału, żeby z tego wyjść, że człowiek się po prostu rodzi i nie ma na to wpływu i nie ma też na to wpływu wychowanie ani rodzic. Ale potem przychodzi taka druga fala często poczucia winy. Moje dziecko przechodziło przez ten strasznie trudny okres, a ja o tym nie wiedziałam. Było nie z tym byłam samo. Z nim było z tym samo. Ja byłam obok i nie wiedziałam, nie udzieliłam wsparcia. I to jest kolejna... Myślę, że to też jest może takim motywem dla wielu osób, gdzieś jakąś częściowym, po to, żeby potem się zaangażować w to, żeby inni już tak nie mieli. Żeby inni rodzice wcześniej się dowiadywali, żeby mogli, mieli tą możliwość wsparcia w tym momencie, kiedy nastolatek jest w trudnej sytuacji i miewa często myśli samobójcze, a rodzice o tym nie wiedzą. I tak jak powiedziałam, przedtem celem kampanii przeciw homofobii jest stworzenie grupy osób, które publicznie występują na rzecz pełni praw i szacunku. A warsztaty do tego prowadzą. Proszę? A warsztaty do tego prowadzą. Warsztaty prowadzą i to jest, szczerze mówiąc, dla mnie też takie piękne, że z jednej strony skutkiem warsztatów jest to, że ludziom się po prostu polepszają relacje rodzinne, mają lepiej w życiu, jest jaśniej, jest weselej, ale z drugiej strony wiele z tych osób, nie wszyscy, też wchodzą w takie działania. Udzielają wywiadów, pojawiają się w mediach, chodzą na konferencje, przemawiają na festiwalach, organizują spotkania, wspierają marsz równości, jeżdżą. Jest taka grupa, która była w tym roku na każdym marszu równości, a było ich w Polsce 14. I to jest też takie bardzo piękne, bo te osoby nagle czują taki nowy smak w życiu. Czują, że to ma wpływ, co robią. Czują, że to ma taki ogromny sens. Zresztą dla mnie też. Ja to robię od wielu lat dlatego, że mam poczucie najgłębszego sensu tego, co robię i widzę efekt. I coś bardzo podobnego zachodzi u tych rodziców i się po prostu bardzo, bardzo niektóre osoby angażują. Działania publiczne, bo tak jak powiedziałam, twoje dziecko będzie wiedziało, że akceptujesz wtedy, jak sobie powiesisz publicznie jego zdjęcie z chłopakiem albo z dziewczyną.
takie zdjęcie lub dasz taki dowód tego, że publicznie dasz taki dowód tego, że rzeczywiście widzisz, dostrzegasz i akceptujesz ten fakt, że to dziecko jest takie, jakie jest. Jeśli mogę, to jest może dobry moment, żeby powiedzieć o unikaniu i o milczeniu. Tak, bardzo dobry moment. Jednym z bardzo trudnych przeżyć jest to, że rodzice mają takie poczucie, że muszą to ukrywać, że co sąsiedzi powiedzą, że w pracy się nikt nie może dowiedzieć, że moja mama się nie może dowiedzieć. Jest strasznie silna presja społeczna. I to jest po prostu, jakbyś chodził bez przerwy, z taką wielką, czarną chmurą nad twoją głową, z którego w każdej chwili możesz zostać odkryta i w każdej chwili mogą się posypać jakieś gromy na twoją głowę. To jak życie w konspiracji. To jest jak życie w konspiracji, do którego są wtłaczane przez taką opowieść, która jest bardzo popularna wśród osób, które z łatwością rzucają hasło, żeby się tak nie obnosili. No właśnie, bo teraz jesteśmy przy tym wątku, że jak publicznie wiadomo, jak ludzie LGBT są obecni wśród nas, to znaczy, że się obnoszą. Obnoszą się na przykład mówiąc, byłem wczoraj w kinie z moim chłopakiem. I to już jest obnoszenie się w odbiorze społecznym. Tak jest. To jest z jednej strony śmieszne, a z drugiej strony przerażające. Wiesz co, ale to też jest tak, że ja mam taką nadzieję, że jak będziemy o tym mówić i mówić, że skoro ty mówisz, że byłaś z mężem na zakupach, a ktoś obok ciebie mówi, moja córka była ze swoją dziewczyną w teatrze albo w spa, albo biorą razem kredyt, że jak to będziemy powtarzać, to może jednak osoby będą w stanie dojrzeć, że to jest równorzędne. Po prostu... I że to nie jest obnoszenie się, tylko to jest po prostu mówienie o sobie. To jest mówienie o sobie, a zakaz mówienia o sobie jest potężną opresją. Tak. To jest tak, jakbyś komuś powiedziała, nie wolno ci, nikt nie może się dowiedzieć o tym, że masz czerwone buty. Głupi przykład, przepraszam, nie wyszło. Ale zmuszanie osób do życia z tajemnicą, która dotyczy rzeczy tak bardzo ważnej, jak... Konstytutywnej. Konstytutywnej, tak jest. Dotyczy naszej, najgłębszych obszarów naszej tożsamości. No jest okrutne. Jest okrutne i my to robimy, znaczy większość robi to osobom LGBT, ich bliskim, ich siostrom, ich dziadkom na co dzień. Katarzyna Remin, która kieruje pionem zmiany społecznej w kampanii przeciw homofobii, to mój dzisiejszy gość w Emocjonalnym Ładzie. Mam ochotę zadać ci, Kasia, takie pytanie. Co sprawiło, że ty pracujesz w kampanii? Jak to się stało? I po co ci to jest? Po co mi to jest? Bardziej co mi to daje chyba. Okej. To jest pytanie, które wiele, znaczy to nie jest pierwsze, że ja to pytanie słyszę, ale powiem od razu, że ja jako sojuszniczka nas takich osób w kampanii jest więcej. To nie jest tak, że ktoś jest w kampanii. A wyjaśnij może na wszelki wypadek, co to znaczy sojuszniczka? To znaczy, że ja nie pracuję na własnej tożsamości. To znaczy, że to nie, LGBT to nie jest moja tożsamość. Ja jestem osobą heteroseksualną, która po prostu stara się zrobić tak, żeby było lepiej. Więc Jadan, ty mnie uprzedziłaś, że będziesz chciała mi to pytanie zadać. Ja za każdym razem sobie rozmyślam, dlaczego to właściwie tak jest. Ono jest konfrontujące, dzisiaj, to pytanie bardzo. Ja wiele różnych odpowiedzi, no bo tych powodów jest bardzo wiele. To jest moja biografia. Żyłam bardzo długo na emigracji. Wróciłam do Polski po 93 roku. To jest moja ścieżka zawodowa. To są przyjaźnie. Ale tak naprawdę dzisiaj w tramwaju jadąc tutaj doszłam do wniosku, że ja to robię dla siebie. Po prostu, ja to robię dla siebie. Ponieważ kraj, w którym jest więcej przestrzeni, jest więcej wolności, jest więcej przyzwolenia na to, żeby każdy żył tak, jak mu to jest potrzebne, i co go uszczęśliwia. Kraj, w którym nie ma takiej kontroli, że jak... Że jeżeli nosisz trochę dłuższą albo trochę krótszą spódnicę, albo masz włosy tego koloru, albo tamtego, że to podlega ciągłej kontroli i presji. Kraj, który daje więcej przestrzeni na osobiste decyzje, na osobiste ścieżkę, to jest też kraj, w którym ja będę się lepiej czuła.
To jest kraj, w którym ja nie będę podlegała takiej presji, jakiej uważam, że w kilku obszarach podlegam. A ja wróciłam do Polski z bardzo wyidealizowanym obrazem. To był kraj, Polska to są, w Polsce są ludzie, którzy są mądrzy, są szlachetni i są solidarni. Mm-hmm. No i bardzo chcę, żeby Polska była krajem, w którym się po prostu dobrze żyje. Ja przepraszam, ale ja na Parady Równości chodzę często z biało-czerwoną flagą. To jest mój kraj, ja wybrałam, że ja tu wrócę i tu będę żyła. I ja robię po prostu wszystko, żeby ten kraj był, nie był taki ciasny, żeby miał więcej przestrzeni dla ludzi, którzy tu żyją i dla mnie. No to, czym się zajmujesz, innymi słowy, kwestie związane z tożsamością LGBT, to nie jest sprawa tego środowiska, to jest nasza sprawa. To jest dla mnie absolutnie nasza sprawa. Jeżeli to jest sprawa, przede wszystkim niektórym ludziom jest wygodnie myśleć, że to są jacyś oni. A w ogóle nie zdają sobie z tego sprawy, że w pracy, że w ich sąsiedztwie, że w tramwaju i w klasie ich dzieci i w pracy, oni po prostu nie wiedzą, że na co dzień spotykają się z osobami LGBT. Ludzie na co dzień LGBT. Nie wiedzą, jaka to jest skala. Nie wiedzą, jaka to jest skala i nawet jeśli przyjmują do wiadomości jakieś 2 miliony, powiedzmy, w Polsce żyją, ale lepiej o tym nie myśleć, to ja do tego dodam 4 miliony rodziców. Dodajmy do tego, że każdy ma jeszcze jakąś siostrę, albo brata i babcię, albo dziadka. I nagle lądujemy teraz się zgubiłam w tej rachubie, ale kiedyś liczyłam, że to jest 1/4 Polaków. Tak jest. I Polek. Znaczy, to jest ogromna skala i to nie są jakieś osoby, jakieś zamknięte środowiska, tylko to są osoby, które żyją wśród nas, z którymi się kontaktujemy, ale które, tak jak mówiliśmy przedtem, są w jakiś sposób wtłaczane w coś takiego, żeby separować się i zmuszać do tego, żeby się czuły odizolowane. Ale jeżeli na przykład w szkołach zadbamy o to, żeby dzieci sobie się nie nękały nawzajem dlatego, że ktoś wygląda, jest postrzegany albo jest gejem, albo lesbijką, to też będzie dużo łatwiej żyć dzieciom, które nie mają takich komórek jak inne, albo mają trochę nadwagi, albo noszą okulary, albo pochodzą z jakiejś mniejszej miejscowości. No, to jest wszystko ten sam mechanizm. Jeżeli będziemy starać się o to, żeby... Wiesz, co mi też przychodzi, o czym myślałam, jak tu jechałam? Że jak chodzi o jedzenie i kuchnię, to jesteśmy wszyscy tacy otwarci. Oj, pójdźmy do restauracji indyjskiej, kupmy sobie te przyprawy, ugotujmy dzisiaj tak i tak. Albo w ogóle zaczynamy rozmowę od pytania, jaką kuchnię dzisiaj chcesz? Na przykład tutaj to, co jest nowe, co jest troszkę inne od tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, jest czymś, czego jesteśmy ciekawi, do czego dążymy. I bardzo bym chciała, żeby też było tak z osobami, które na przykład, kiedy kobieta zakochuje się w kobiecie, to chciałabym, żeby się osoby zainteresowały, Macie inaczej niż ja i to jest ciekawe i chcę się przyjrzeć. I to jest wzbogacające. Mam albo, jeszcze 2 minuty, Zapytać je po prostu, albo ucieszyć się z faktu, że się o to pojawiła miłość. Bo samo to jest istotą rzeczy, że się pojawiła miłość. A to, że akurat między dwiema kobietami, czy też dwoma mężczyznami, to powiedzmy sobie dodatek. Kasia, wasza działalność to również kampania, która miała nazwę Przekażmy sobie znak pokoju. Powiedz trochę o tym, co było celem tej kampanii. Kampania była skierowana do osób wierzących, które, nazwijmy to, które czują, że nienawistne treści szerzone przez osoby, które są związane z Kościołem od strony takiej instytucjonalnej, nie są w zgodzie z chrześcijańskim przesłaniem miłości, na przykład miłuj bliźniego swego. Które nie mają na to wewnętrznej zgody, ale milczą na ten temat. Chodziło o to, żeby przestały milczeć. Chodziło o to, żeby te osoby, po pierwsze, może tak bardzo świadomie dojrzały tą sprzeczność i żeby zaczęły o tym mówić.
I drugi taki obszar bardzo ważny był taki, żeby pokazać, że wśród osób LGBT jest bardzo dużo osób wierzących. Są też osoby, które są w kościele, chodzą do kościoła, bo można być wierzącym, ale nie chodzi do kościoła, tak, żeby uniknąć tej nienawiści czy tych obraźliwych tekstów, ale są osoby, które są w kościele, trwają w kościele, bo to jest ich dom, to jest ich rodzina i w tym kościele chcą pozostać. Więc z jednej strony ruch LGBT wcale nie jest pokazać, że ruch LGBT to są osoby bardzo różne, w tym osoby wierzące, i też pokazać, że też to już bardziej jest może efektem, że osoby wierzące wśród to są też bardzo różne osoby. I że jest wśród nich, wśród osób wierzących jest bardzo wiele takich, które nie mają zgody na szerzenie nienawiści i pogardy. I na czym polegała ta kampania? Ta sama cudowna agencja Low zrobiła bardzo piękny plakat, na którym były dwie dłonie przekazujące sobie uścisku ręki, tak. I hasłem było przekażmy sobie znak pokoju. Jedna dłoń nosiła różaniec z krzyżem, a druga tęczową opaskę. Kampania miała ogromny sukces, taki, który jest wymierny liczbowo, i przyczyniło się do tego, z całą pewnością przyczynił się fakt, że udało nam się, na tym plakacie było szereg logotypów obok logotypów organizacji LGBT, czyli kampanii przeciw homofobii i wiary i tęczy, to jest grupa chrześcijan LGBT i Tolerado, były logotypy Tygodnika Powszechnego, Więzi, Znaku, bardzo znaczących dla pewnej grupy osób wierzących czasopism i mediów. Kontakt, to jest czasopismo Klubu Inteligencji Katolickiej, które włączyły się w naszą kampanię, wypowiadając swoje osobiste, opowiadając swoje osobiste doświadczenia, albo wypowiadając swoje zdanie na temat kontaktów z osobami LGBT i swojego szacunku, swojego uznania. Myślę, że fakt, że znaczy to jest w ogóle na skalę europejską, z całą pewnością być może światową, pierwsza kampania, która gdzie te dwa umownie środowiska wystąpiły razem. I jaki był rezultat? Czy też rezultaty tejże kampanii? Co z tego wynikło? Była ogromna, ogromna dyskusja w mediach. Publiczna. Publiczna. Mhm. Ogromna dyskusja. Kampania była absolutnie nie była adresowana do hierarchii, do kościoła jako instytucja, ale ta instytucja się wypowiedziała, potępiając ją, co spowodowało kolejną falę wypowiedzi. I to, co mówiłam, chcieliśmy, żeby osoby zaczęły głośno mówić. Bardzo wiele redaktorów katolickich redakcji, bardzo wiele, kilku księży, kilka osób duchownych wypowiedziało się w takim duchu, o jaki nam chodziło, ale też dużo później widzimy pokłosie tego. To znaczy na przykład rok później politycy, burmistrzy, prezydenci miasta, którzy otwierali na przykład Marsz Równości, mówili, ludzie mnie pytają, czy to się kłóci z moimi katolickimi wartościami. Nie, to się nie kłóci, to jest jak najbardziej w duchu. To znaczy osoby z zewnątrz zaczęły posługiwać się argumentem wiary na rzecz szacunku. I myślę, że to jest ogromny sukces. Poza tym, no, jakby liczby, zrobiliśmy rok później badanie i 15% osób pytanych przez CBOS w takim bardzo powszechnym pytaniu przypominało sobie tą kampanię, co tak wtedy nam mówiono, że jak 2-3% to będzie dobrze, więc ona była bardzo, bardzo zapamiętana. Została w pamięci. No właśnie, tak to się układają emocje, tak się emocjonalny ład zdobywa. Najpierw wzruszając glebę emocjonalną, a potem okazuje się, że mówienie na ten temat sprawę porządkuje. Katarzyna Remin z kampanii przeciw homofobii, Kasia, która kieruje pionem zmiany społecznej. Chciałabym, żebyś, Kasia, powiedziała, czym tak naprawdę kampania przeciw homofobii jest. Chciałabym, żeby to jakoś zostało w pamięci naszych słuchaczy, bo używamy tej nazwy. Ona sama w sobie jest taka też trochę intrygująca poprzez słowo kampania.
Ja na przykład musiałam trochę czasu spędzić, żeby się nauczyć, że jest to stowarzyszenie. Tak jest. I czasami jest mylone kampania przeciw homofobii i kampanie społeczne, które... Otóż to. Tak jest. Więc to jest nazwa, która pochodzi z czasu, które były... chciałam powiedzieć trudniejsze, ale ten czas dzisiaj też jest trudny. Okej, więc neutralnie. Jesteśmy stowarzyszeniem, które istnieje od 17 lat. Robimy bardzo różnego rodzaju działania w zakresie zmiany prawnej, zmiany postawy społecznej, zmiany w instytucjach takie jak służba zdrowia, dostęp dla wszystkich do usług zdrowia na przykład. Ale może najlepiej opiszę nasz to, w jaki sposób sformułowaliśmy naszą misję. Otóż to. Naszą misją jest to, żeby Polska była krajem, w której każda osoba homoseksualna, biseksualna czy transpłciowa mogła żyć bezpiecznie, będąc sobą. Czyli w gruncie rzeczy ta misja, jeśli dobrze czuję ją, dotyczy tego, o czym już wcześniej też mówiłyśmy, że to wszystko, o czym dzisiaj była mowa, to jest nasza sprawa. Skoro osoby LGBT mają się czuć dobrze i czuć dla siebie przestrzeń w naszej przestrzeni publicznej, to oznacza włączenie i to oznacza bycie razem. A skoro oznacza bycie razem i oznacza nieseparowanie żadnej ze stron, to jakbyś powiedziała, co każdy z nas może robić, żeby osobom LGBT było łatwiej wśród nas, innych? Też głupio mi właściwie mówić to słowo innych. Co każdy z nas może robić, żeby łatwiej się żyło? Bardzo wiele. Bardzo wiele. No i właśnie. To są czasami bardzo proste sprawy. Taką pierwszą rzeczą podstawową, myślę, która jest bardzo ważna, to jest przestawić swoje myślenie trochę na takie, że to nie jest oczywiste, że każdy wokół nas jest homoseksualny. Nie. Bardzo wiele jest heteroseksualny. Przepraszam. Tak. Bo to tak. Jest, osoby homoseksualne są i transpłciowe, i biseksualne są wszędzie. Są w każdym środowisku zawodowym, są w każdej grupie społecznej, w każdej klasie można się spodziewać, że statystycznie jest jedna uczennica, jeden uczeń homoseksualny. Mhm. I przyjęcie takiego założenia, patrzenie na świat z takimi okularami, każdy, którego spotykam, może być osobą homoseksualną, tylko ja o tym nie wiem, pozwala zmienić bardzo taką uważność, wyostrzyć uważność. Mówię językiem, mówię rzeczy, które nie zranią osoby, które pokażą, jeśli tego chcę oczywiście, pokażą tej osobie, że jest dla niej miejsce. To znaczy na przykład, jak to się może objawiać w języku? To się może na przykład wśród rodziców jednym z najbardziej opresyjnych pytań, o których oni opowiadają, przytaczają. To jest, tak, to jest sąsiadka znowu mnie zapyta, kiedy, czy twój syn ma już dziewczynę, albo kiedy Marysia wyjdzie za mąż. To jest założenie, że ten syn będzie miał dziewczynę, a ta dziewczyna będzie miała męża. Chłopaka. A w przypadku tych rodziców to jest tak, że ta córka ma dziewczynę. Ale tak jak jest. Na pytanie, kiedy ona wyjdzie za mąż, odpowiedzieć nigdy nie wyjdzie, bo ma dziewczynę. To jest akt odwagi. Więc bardzo proste, inne sformułowanie, czy twoja córka kogoś ma, czy twój syn z kimś jest, już nie zakłada tego absolutnego, domyślnego, heteroseksualnego związku. Naznaczania płciowego nie oznacza po prostu. Orientacji. Drugą rzeczą, którą możemy zrobić, każdy z nas może zrobić, to jest otworzyć się na te tematy. Poczytać, posłuchać i też pokazywać swoją życzliwość i swoją otwartość w takich drobnych zmiankach, wplatając temat w rozmowy. Wszędzie i zawsze. Mój sąsiad był ze swoim partnerem na Krecie, przywieźli nam kubek. Tak jest. Każda osoba, która to usłyszy, wie, że jestem osobą otwartą i wspierającą, że jestem osobą akceptującą. I wtedy już to takie, że oni muszą o tym tyle mówić, nie będzie ciążyło na osobach, samych osobach LGBT, tylko my o tym mówimy.
jeśli ktoś nie zgadza się na obraźliwe słowa, mówić nie życzę sobie, nie zgadzam się na dowcipy, które są czasami okrutne, nie zgadzam się na pogardę w moim towarzystwie, a jeśli ktoś bardzo chce, to może nosić taki znaczek, który wyprodukowaliśmy, jestem sojusznikiem osób LGBT, tak, ja go mam tutaj przypięty w torbie. I zapraszamy serdecznie na wszystkie parady równości, na marsze równości we wszystkich miastach. To jest pokazanie osobom, że jesteśmy z wami, że to jest nasza sprawa i to naprawdę jest nasza sprawa. No właśnie, to są proste, codzienne rzeczy, które nas dotyczą. Kasia, jestem ci ogromnie wdzięczna, że przyszłaś do Emocjonalnego Ładu i w tak uładzony sposób porozmawiałyśmy sobie o kwestiach, które dotyczą nas wszystkich. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Ja tobie też.